Time for a true display of skill. Ja, nie wiem, ja się nie znam. Ezreal powiedział time for a true display of skill, no. No nie. No zobaczymy, jak ci pójdzie. To żartownik, kurde. To czekasz sobie, wstawię wodę na zupkę, ale będzie, kurde, zupka. Co? A, 60. graczem żaby na świecie byłeś? Byłem. Ja bym temu. Ja pizgam. A ja mam wrażenie, że rozmawiam ze sobą jedną osobą. W sensie... Bo to prawda. Okej. Okay. Czy coś w tym jest? Ja jestem jeden, ale w dwóch osobach. Jak Kindred. No. Co to są za staki? No jak zbierze 4, to potem walnie ciebie jeszcze raz i tak ładnie wybuchasz. Mhm. No. Dimitr wchodzi większy. Dimitr? Dimitr to brzmi jak rosyjskie imię. Dimitr dostaje. Dimitri. Dimitri. Dimitri to już po włosku, przepraszam. To już jak Luigi. Bardziej Luigi, no, właśnie. Pasta, pasta, hello, pasta, it's a wonderful flu. Rigatoni, pasta, choli, and spaghetti too. Tak, no też. O, patrz, jak ją ładnie zwiadam. Ja pierdolę. Dawaj. O, sorry, gdzie to pan? No, ale był w mojej... Zabij ją, w mojej dżungli. O nie. To jest kill. Nie. Jak mnie uratowałeś tam? Ja jebie. Ja już mówię, to jest śmierć pewna. Rzuć, rzuć, rzuć. Och. O, jeszcze fleszno, zajebiście. Nie no, lepiej by się mogło. Ja pierdzielę, tak, 60 tam Kench Ward tak. Widać. Kurde, ona zlutowała. Co ona odjebała? Jaki dzik. Weź mi ją wystaw ładnie na ulta. Patrz tu synko. Jak to było piękne! A i tak tam... Ej, wiesz co jest najlepsze? To było zajebiste synko. O, ja nie chciałem, ale nie ważne, jest dobrze. Ja ostatnio w ogóle uznałem, że granie w ligę samo w sobie... Jest rakowe. Tak, dla fa... No co? What the fuck? Co? Magiczna podróż. Z to jest jebać! No patrz, patrz. Czekaj, do... Nie chodź. Kliknął z topłocza i patrz, teraz giniesz. Nie. Zlutował mnie. Spell. Jakie zajebiste. Kończymy to, panowie. Smutny. Oczywiście, że tak. O kurwa, nie. No dobra. A ten co? Zasada, no kurwa, ten jebany paszteciarz! No i on nas wszystkich wyklika. Zabity, no. Zabił nas Rakan tym... jak to się nazywa? Redemption. Kurwa. Ej, chodźcie, bierzemy inhibitor. Jesteś pewien? Ja cię zaraz tu pizgnę, ty typie. O kurwa, żartowałem. Polizamy. Kajsa. O Jezu, zjedz. Dziękuję. Idziemy sobie. Mam jeszcze Pijamy na nim. Biegnij. O kurde, jaki wspaniak. Hej, zrobicie. Easy peasy. No i dobra robota, zajebiście. I teraz przychodzi Z i Quadra. Jak nie chcesz dobrego łuta, bo ci się zapytać. A nie... Dobra, ale przecież byliśmy w... Wejdź go w tego grzyba, patrz to! Patrz typa! On w to wejdzie! On w to wejdzie 100%. Czekam, aż on to wskoczy z W, nie? No nie! Miniony. Dobra, miniony, miniony! Tito, miej damage! Miej damage, Tito! No nie! Jest! Dobrze! Ale pięknie grasz na tym fortepianie. No właśnie teraz ta pierdolona lot śmiela. Rytmika się nie zgadza, halo, to bym poznał. Czekaj. Pięknie. Panie, weź. Jezus, set. O, to cześć. No kurwa. Kurwa.
Miłość miłością. No co za zjeb pierdolony? Jak on miał zasięg to? Powinni to zbanować. O kurczaczki. Zapraszamy do Poznania, bo dzisiaj koło pierwszej jedziemy. No nie, on tu przeżył. Żałosne. Może. No, ej no kurde. No widzę, broken Z. Ha 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 ha. Niepoprawny. Ha ha ha. Aha, nie dla psa. Będę na odcinku. Nie dla psa. Znaczy, bo ja się tam znalazłem i to nie było zbyt mądry. No i jebać tego Zeda, no nic się nie da zrobić, no jaki jest counterplay na tego śmiecia? A te cztery? Cześć, no, to jest najlepszy counterplay. Czy ewentualnie można wychodzić z lobby, nie? To też jest spoko na Zeda. Lol. Bartek requestuje za słabą akcję filmik z flamingiem. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Ale... O kurde, jakie zajebiste. No kurwa, pół HP? Wiesz, że dałbyś radę? Haha, frajery. Run! No. Easy! No kurwa, nie! Ale zobacz, teraz nie będziemy się podkładać w tym, w premierze tej muzyczki. No właśnie, to doskonałe, no właśnie, to właśnie lubię, że im mniej roboty, tym lepiej. Ja wiecie, że mamy Barona, a ja nadal widzę Barona na mapie? Ramus wjeżdża. Run for your life! Ty, to jest rocie, nie widzę. Ty kurde, jak po kolei był człowieką. Gdzie śmieciu? Pięknie, kurde. Nie dla psa. Nie dla psa pisze. Nie dla psa. O ty toksiku. Ale jeszcze haha musisz. Nie, bo ja się nie śmieję, to jest na poważnie, jestem pełni tryhard teraz. Urgot, nie rób tego, chodź wygrać grę i napisać. Ale go zabijam. Ale nie dla psa. Majoro. Pierwszy zginął, ziomek. Dobry gracz. To co skoczyło na koniec. O, zobacz. GG! I teraz napiszę im vlogy. Będziecie na YouTube. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hodo Klinika. Za mną po mojej prawej stronie stoi karton. O jego zawartości będę dzisiaj mówił. Dostaliśmy od SteelSeries nowe Arctisy, wyglądają one tak. Jak pewnie część z was pamięta, jakiś czas temu robiliśmy recenzję poprzedniego modelu Arctisów. I ja szczerze mówiąc używałem ich aż do wczoraj, kiedy to otrzymałem nowy model. Tak na szybko, co zostało rozbudowane? Dodany został bardziej rozbudowany panel sterowania. Dzięki temu z poprzedniego modelu mogliśmy jedynie zmieniać balans głośności między na przykład czatem a grą. Natomiast teraz mamy o wiele więcej możliwości. Możemy wybierać, jakim kolorem będą świecić nasze słuchawki. Możemy wybierać, jaki kolor będzie miał mikrofon wtedy, kiedy będzie zmutowany. Oczywiście głośność samego sygnału, balans między grą a voice chatem, ustawienie samego wyświetlacza, equalizer, który możemy skonfigurować sobie we własny sposób to, jak chcemy słyszeć dźwięk w tych słuchawkach. Jest też opcja włączenia czegoś takiego jak DTS Headphone X. Można to porównać do systemu Surround, tylko że na słuchawkach. Niestety jestem na takie rzeczy trochę głuchy, także nie byłem w stanie tego doświadczyć we własnym zakresie. Słuchawki są gabarytowo, wydaje mi się, trochę większe od tych poprzednich Arctisów i można im zrobić coś takiego. Magia po prostu. Tak wygląda lampka sygnalizująca, że nasz mikrofon jest zmutowany. Możemy to wyłączyć tutaj. Do mikrofonu dostaliśmy też, można powiedzieć, popfiltr. Sprawdźmy, jak to brzmi. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No, tak to brzmi. Nawet się zrymowało, proszę państwa, ale wróćmy do głównego mikrofonu. Jeżeli chcielibyście kupić te słuchawki albo jakikolwiek inny sprzęt SteelSeries, to zapraszamy do linku pod spodem. My natomiast mamy dla was również gadżety do rozdania. Jeżeli chcecie wygrać kubki, czapki albo opaski, to zostawcie komentarz pod spodem. Wylosujemy zwycięzców i w przyszłym filmie poinformujemy was, kto wygrał. A jest jeden warunek, musicie być naszymi widzami. Także jeżeli jeszcze nie jesteście, to subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.